Witajcie moi kochani. Z tej strony Krzysztof Klimek, jestem magistrem fizjoterapii, dla tych, którzy mnie nie znają, terapeutą holistycznym. To, co dzisiaj chciałbym Wam przedstawić, wynika z Waszych komentarzy, próśb i maili, które dostałem po serii naszych wyzwań, które są na naszym kanale. Jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to zasubskrybujcie kanał i będziecie mieli do nich dostęp. A dzisiaj zajmiemy się bolesnym łokciem. Dwa najbardziej znane przypadki opisywane przez nas w medycynie to łokieć tenisisty i łokieć golfisty. Pokażę Wam dzisiaj techniki, jak sobie pomóc samemu, jeżeli mamy jakikolwiek ból w okolicy łokcia. Więc najpierw zaczniemy od tego, że mamy dwie kości, kość łokciową, kość promieniową. W okolicy łokcia mamy silne przyczepy mięśni prostujących nadgarstek i zginających. I teraz zacznijmy sobie pracę od przyczepu na kości łokciowej. Znajdujemy, tutaj oznaczyłem je niebieskimi punktami, żeby było Wam łatwiej je zlokalizować. Znajdujemy sobie taki wyrostek kostny, który czuć dobrze pod skórą. Dociskamy go kciukiem i lekkim ruchem kolistym masujemy, dociskając głębiej przez około minutę. Skorzystaj z tej okazji, że jesteśmy tutaj razem i zróbmy to razem. Więc naciśnij sobie ten punkt, przytrzymaj. Ból powinien, jeżeli się występuje, to nie powinien być na tyle dotkliwy, żeby był ostry, żeby zatrzymywał Twój oddech. Pamiętaj o utrzymaniu oddechu w trakcie tego, kiedy naciskasz, czyli dociskamy i jednocześnie oddychamy. Lekki ruch kolisty, możemy zwiększać docisk. Jeszcze chwileczkę. I stop. Teraz znajdziemy najbardziej wrażliwy punkt na grupie mięśni prostujących nadgarstek. Oznaczyłem go niebieskim punktem po to, żeby było Ci łatwiej. I znowu, znajdź sobie ten punkt, poszukaj pomiędzy mięśniami, będziesz czuł, jak różne tutaj włókna przeskakują. I w ten sam sposób, ruchem kolistym, kciukiem, pamiętając o oddechu, przez około minutę do 3 minut. Możesz ten czas wydłużać, jeśli czujesz, że daje Ci to ulgę, ale pamiętaj, żeby go nie skracać. Przynajmniej minutę pracujemy ruchem okrężnym. Oddychając, możesz zamknąć oczy, skupić się na tym oddechu, na tym punkcie. Na tym, co czujesz w trakcie. Te koła, które robisz, możesz je kręcić w prawą stronę, w lewą stronę. To od Ciebie zależy, jak Ci jest wygodniej. Najlepiej jest zmieniać kierunek od czasu do czasu, tak żeby rozmasować, rozgnieść te wszystkie złogi i ten punkt bolesny jak najbardziej postymulować. Dobrze. Zmień. Teraz całą ręką obejmujemy masyw mięśniowy i skórny, skręcamy sobie w jedną stronę i sprawdzamy, czy to przy ruchu nadgarstka daje nam ulgę. Jeśli nie, to skręcamy w drugą stronę. Staramy się wybrać kierunek, który jest dla nas wygodniejszy. Zakładam, że do środka jest dla mnie wygodniej i 10 razy powtarzam ruch góra, dół nadgarstki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Chwila przerwy. Możesz rozruszać, potrząsnąć ręką i ponownie powtarzamy tę technikę drugi raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. I znowu rozluźnij rękę. Daj temu chwilę przerwy i trzeci raz powtarzamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem,
9 i 10. Tą procedurę możemy powtórzyć 2 do 5 razy w ciągu dnia. Im więcej razy zrobimy, tym szybszy dostaniemy efekt. Pamiętajmy, żeby nie skracać czasu, który poświęcamy na to wymasowanie punktów spustowych. Druga przypadłość to łokieć golfisty, bardzo częsty. I tutaj pracujemy na naszej kości łokciowej, więc znajdujemy sobie wyrostek kostny blisko łokcia. Poczujemy, na ogół, jeżeli mamy z tym problem, poczujemy dość dotkliwy ból, więc starajcie się być dla siebie dobrzy, delikatni. Nie musicie od razu dociskać do granic wytrzymałości swojej, tylko na tej granicy takiego podostrego, ostrego bólu pracujcie przez minutę. W jedną stronę kółka, w drugą stronę. Pamiętamy o oddechu. Zamknijcie sobie oczy. Skupcie się na tym, żeby oddychać do brzucha. Im spokojniejszy oddech, tym głębiej tkanki nas wpuszczą do środka, tym głębiej będziemy mogli popracować ze sobą. Sprawmy, żeby ten dotyk, ten ucisk był dla nas też przyjazny. Około minuty, możecie ten czas wydłużać, 3 minut, 5, jeśli czujecie, że to daje Wam ulgę. Potem zmieniamy punkt, oznaczyłem go na niebiesko, żeby było łatwiej. Szukamy sobie punktu, który przy zgięciu nadgarstka będzie nam się wybrzuszał najbardziej. To jest środek brzuszców mięśni zginających nadgarstek. I znowu w ten sam sposób pracujemy sobie koliście. Lewo, prawo. Dociskamy do granicy bólu. Pamiętamy o oddechu. Przytrzymaj ten czas, wykorzystaj ten czas, że jesteś tu ze mną i zróbmy to razem. I teraz zmieniamy ruch. Znowu testujemy sobie, skręcając tkanki do środka, sprawdzamy, czy ruch zgięcia jest dla nas wygodniejszy, bądź skręcamy je do zewnątrz. Ten, który jest dla nas lżejszy, wygodniejszy, gdzie czujemy, że możemy zużyć mniej energii, mniej siły do ruchu, w tym kierunku stymulujemy nasze tkanki. Ja skręcam sobie do zewnątrz i 10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I znowu rozluźnij rękę, potrząśnij ręką i powtarzamy ten ruch. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potrząśnij ręką, rozluźnij mięśnie i ponownie do zewnątrz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Od 2 do 5 razy dziennie przez 5 dni codziennie to spowoduje, że Twój ból się zmniejszy, zmniejszy się napięcie i będziesz miał większą swobodę w ruchu łokciem. Dziękuję Ci za Twój czas i powodzenia w autoterapii. Dziękuję za subskrypcję i za Wasze komentarze. Proszę, dajcie nam znać, jak Wam poszło w komentarzach pod tym filmem. Do zobaczenia.